Witam Państwa serdecznie, miło mi, że mogę się podzielić z Państwem wynikiem swoich badań. Tak naprawdę te badania się kończą po 3-letnim grancie, który tam w grudniu dobiega końca, czyli niebawem. Większość spraw została już zbadana i opublikowana, część oczywiście czeka nadal na publikacje, szczególnie w czasopismach, gdzie niestety czeka się na to nieco dłużej, ale postaram się wszystko zreferować na takim stopniu szczegółowości, żeby było dla Państwa ciekawy, a przede wszystkim podzielić się pewnymi swoimi spostrzeżeniami, które jakby w wyniku tych badań powstały i mogą być może ciekawe również dla Państwa. Wobec tego zacznijmy. Prezentacja będzie dotyczyć asocjacyjnych mechanizmów formowania się wiedzy i sztucznej inteligencji w systemach cybernetycznych. Jak wiadomo, z wiedzą i sztuczną inteligencją jest z jednej strony, niektórzy mówią, że już to mamy, z innej strony trochę krucho, bo jednak to nie działa wszystko tak, jakbyśmy chcieli i w ramach tego seminarium proponuję Państwu, żebyśmy się wspólnie zastanowili nad tym, jak pewne rzeczy można zdefiniować, dlaczego pewne rzeczy nie działają i co możemy zrobić, żeby było lepiej. No? Wobec tego tak, rozpocznijmy sobie, iż od tego, że właśnie te wyniki będą pewnego rodzaju powiązane z grantem, który realizowałem na temat opracowania efektywnych mechanizmów percepcji robotów wykorzystujących motywowane uczenie się i samoorganizującą się pamięć asocjacyjną. Ten grant powstał w porozumieniu profesora Janusza Starzyka ze Stanów Zjednoczonych i moim na skutek naszego zapoznania się na konferencji w Zakopanem zresztą, naszej flagowej konferencji tutaj w Polsce ze sztucznej inteligencji. No i jakoś tak nasze badania czy zainteresowania naukowe zbiegły się, no i postanowiliśmy właśnie o taki wniosek wystąpić. Otrzymaliśmy go i realizowaliśmy go przez 3 lata. Wydaje mi się, że z zadowoleniem dla wszystkich stron. Generalnie moja część badań była powiązana przede wszystkim z mechanizmami skojarzeniowymi, z pamięciami asocjacyjnymi, stworzeniem pewnych mechanizmów neuronowych, stworzeniem pewnych mechanizmów plastycznych, ponieważ we współczesnych sieciach neuronowych nieco brakuje pewnych funkcjonalności neuronów biologicznych. Ja tym zajmuję się już od kilku dobrych lat i zastanawiam się, dlaczego te nasze sieci neuronowe nie działają tak jak te sieci w naszym mózgu, tak? I w związku z tym doszedłem do kilku ciekawych konkluzji i te staram się modelować, realizować, symulować i z tego też powstały koncepcje do tego projektu badawczego, jak również wyniki, które dzisiaj będę prezentować. Wobec tego to, co jest najistotniejsze, o czym będę mówić, to o mechanizmach skojarzeniowych formujących naszą wiedzę. Zastanówmy się, jak formowana jest nasza wiedza w naszych umysłach, tak? Na bazie czego? Czy mamy jakiś zbiór uczący, który przeglądamy wielokrotnie? Czy te dane się zmieniają w czasie? Jak to się dzieje, że w naszym umyśle formuje się wiedza? Co to znaczy pamięć w ogóle? Mówimy, że pamiętamy coś, ale czy my mamy taką stricte pamięć, jaka jest zbudowana w komputery? Niekoniecznie, tak? Nasza pamięć działa jednak zupełnie inaczej, jest zawodna, jest wybiórcza, inaczej przebiegają procesy zapominania i przypominania, niż dzieje się to na przykład w ramie czy w romie naszych komputerów, tak? Po to zapisujemy dane do komputerów, żeby o czymś nie zapomnieć, tak? W pewnym sensie, żeby pewne dane nie umknęły, były dokładnie zapisane. Nasza pamięć działa jednak nieco inaczej. Moim zdaniem pamięć, która funkcjonuje w układach biologicznych, jest pewnym skutkiem ubocznym, można powiedzieć wręcz, tak? Pewnych procesów skojarzeniowych, formowania się wiedzy. Wobec tego pewne rzeczy w rzeczywistości pamiętamy, albo przynajmniej wydaje nam się, że pamiętamy, ale o tym może nieco później. Ważne są bardzo mechanizmy plastyczne tworzenia sieci neuronowych, ponieważ jak się okazuje, nasz mózg to nie jest jakaś sieć kółeczek, tak jak to jest w sztucznych sieciach neuronowych, które są od siebie niezależne, czy poukładane w jakieś bardzo regularne warstwy, ale zachodzą pewne bardzo skomplikowane nieraz procesy plastyczności, które umożliwiają poprzez pewne wzorce chemiczne propagowanie sygnałów chemicznych, chemicznych w sieci neuronowej w taki sposób, że neurony się łączą nie tak zupełnie chaotycznie, tak niegdyś się mniemało, ale łączą się w sposób celowy w zależności od tego, co dany neuron reprezentuje, jakie bodźce chemiczne wysyła, i te bodźce chemiczne rozpowszechniane są przez płyn mózgowo-rdzeniowy, o którym się bardzo często w różnych modelach zapomina, a wręcz pomija, no bo po co jakiś płyn mózgowo-rdzeniowy, tak, neurony sobie w tym pływają jak w zupie, no być może tego potrzebują, tak, ale właśnie okazuje się, że ten płyn mózgowo-rdzeniowy odgrywa bardzo duże znaczenie i stanowi jakby drugą nitkę połączeń chemicznych, oczywiście te połączenia są nieco wolniejsze, pomiędzy neuronami, które w taki sposób komunikują się bardziej w odniesieniu do tworzenia struktury swoich sieci neuronowych niż odnośnie przesyłania impulsów oczywiście, tak? Które sterują pewnymi funkcjami naszego ciała. Wobec tego no, mamy dwie płaszczyzny porozumiewania się neuronów ze sobą. Pierwsza jest ta chemiczna przez płyn mózgowo-rdzeniowy, który no, odgrywa istotne znaczenie w łączeniu się neuronów, w zmianach tej struktury w trakcie całego naszego życia, oraz druga płaszczyzna, która jest obecnie jakoś tam modelowana w sztucznych sieciach neuronowych, czyli te impulsy elektryczne, które są przesyłane przez synapsy chemiczne, czasami też elektryczne, do innych neuronów. Natomiast kolejną sprawą, o którą się zapomina w trakcie modelowania sieci neuronowych, to jest cały układ nerwowy. Skupiamy się na mózgu, na neuronach, na warstwach, a zapominamy o sensorach, o receptorach skórnych i różnych innych, które mamy wbudowane w nasze organizmy, które tak naprawdę odgrywają bardzo, bardzo istotną rolę, bo bez tych danych nasz mózg by się wręcz nie rozwijał. Bez bodźców no, nie ma rozwoju struktury, na które oddziałuje. Wobec tego te bodźce pochodzące od receptorów różnego rodzaju, zmysłów naszych oraz różnego rodzaju wewnętrznych receptorów naszego organizmu wpływają na to, że nasze sieci neuronowe rozwijają się w taki, a nie inny sposób. Wobec tego bez danych no, model niepotrzebny, tak? Wobec tego tutaj jest kolejna sprawa, która wymaga doprecyzowania, zamodelowania odpowiedniego, i tym również się zajmuję w swoich badaniach, modelując różnego rodzaju receptory. Jak się okazuje, te receptory również się adaptują w trakcie naszego życia w naszych organizmach i tak samo powinno być w modelach cybernetycznych. Wobec tego, podsumowując, można powiedzieć, w obecnych sztucznych sieciach neuronowych wiele jeszcze brakuje, jest wiele jeszcze do zrobienia w przyszłości po to, żeby dać im nadać im taki sposób działania, jaki ma miejsce w organizmach żywych. I wtedy dopiero będziemy w stanie modelować wiedzę, inteligencję w systemach cybernetycznych. W ramach tego grantu udało się parę rzeczy przebadać, zamodelować, zrobić, parę modeli rozwinąć i potwierdzić również słuszność pewnych hipotez stawianych na początku i w poprzednich latach. Tak więc zapraszam do prezentacji i popatrzmy, co się dzieje wewnątrz naszego mózgu i jak to możemy modelować. Tutaj już powiedziałem we wstępie, że właśnie to, czego nam brakuje, to modelowania pewnych istotnych procesów, które wpływają na procesy formowania się wiedzy w naszym umyśle. Na skutek procesu uczenia, ale również adaptacji struktury neuronowej. Okazuje się bowiem, że informacje, wiedza nie są zapisane tylko w wagach połączeń, ale również w ich strukturze, która odgrywa istotne znaczenie, ponieważ neurony nie łączą się na zasadzie każdy z każdym, tak to czasami bywało w tych starszych sieciach neuronowych, współcześnie się od tego odchodzi, na przykład w sieciach konwolucyjnych, natomiast dalej występuje wiele takich warstw fully connected, na ostatnich warstwach nawet głębokich sieci, gdzie powiedzmy, no nie wiemy za bardzo jak to łączyć, no to łączymy wszystko z wszystkim, no niech się tam sieć tam sama nauczy i powie nam, co jest ważne. Oczywiście na tle czasu powstawały różne metody ewolucyjne, metody, które pozwalały na zmiany struktury sieci, usuwanie pewnych wag, dodawanie pewnych wag w trakcie, natomiast no, w takim no, głównym tym mainstreamie sieci neuronowych o tym cisza, nie ma jakichś wielkich tutaj doniesień i wszystkie wiodące modele jednak stosują takie no, dosyć ustrukturalizowane podejście do struktury sieci neuronowej, co więcej, Współczesne modele wymagają wręcz, żeby tą strukturę zamodelował projektant, konstruktor takiej sieci, oczywiście mogąc się wspierać jakimiś algorytmami ewolucyjnymi, genetycznymi, różnego innymi metodami, natomiast no, generalnie chociażby nawet popatrzmy na sieci konwolucyjne, no musimy powiedzieć, ile ma tych warstw być, jakie te warstwy mają być głębokie, jaka ma być struktura filtrów, tak? A jeżeli nie wiemy, co z tym zrobić, no to tak w różnego rodzaju mechanizmach, które są obecnie popularne i wprowadzane, robimy kilka możliwości, tak? Czyli filtry 1 na 1, 3 na 3, 5 na 5, tak? A niech sobie ta sieć wybierze w trakcie uczenia. W związku z tym powstają ogromne struktury sieci, ogromne ilości parametrów, mimo że na początku przyświecało powstawaniu sieci konwolucyjnych hasło: my mamy dużo mniej neuronów niż klasyczna sieć połączona na zasadzie każdy z każdym. Natomiast teraz te inception networks i resnety, które no mają czasem setki, a nawet tysiące warstw współcześnie, a inception jest stosowane do zrównoleglenia różnych procesów wewnątrz warstwy, robiąc różnego rodzaju kombinacje na filtrach, no sprawia, że tych parametrów znowu mamy miliony, tak? Wobec tego no, te zalety, które no, miały być na początku wyeksponowane i stosowane, no, zaczynają być zatracane właśnie przez to, że my nie wiemy, jak konstruować strukturę sieci neuronowej, tak żeby ją dobierać w sposób optymalny, czyli krótko mówiąc, nie adaptujemy struktury w trakcie procesu uczenia, ale no, każemy się sieci nauczyć na tym, co dostaje od nas w prezencie. Co nie jest oczywiście podejściem najlepszym i to na pewno wymaga zmiany w przyszłości. Nasz mózg tak nie działa z pewnością, on tworzy te połączenia, redukuje w trakcie całego naszego życia i to jest również istotny składnik procesu adaptacji i uczenia sieci neuronowych. No i tutaj zasadnicze pytanie, czy właśnie zmierzamy w odpowiednim kierunku z rozwojem naszych sztucznych sieci neuronowych, które mamy w informatyce, i czy współczesne modele i metody oraz systemy komputerowe poprawnie i wystarczająco modelują pewne procesy, które zachodzą w neuronach, w receptorach, w sieciach tych neuronów, w mózgu i tym podobne. Ja już tutaj poniekąd odpowiedziałem na to pytanie, jakie jest moje zdanie na ten temat, wobec tego przejdźmy do szczegółów. Ja zajmuję się od pewnego już czasu asocjacyjnością. Ta asocjacyjność nie wpadła jakby do moich badań przez jakąś moją inicjatywę specjalną, ale doszło do tego w pewien sposób przez przypadek. Kiedy pracowałem nad swoim klasyfikatorem SON z samoadaptujących się sieci neuronowych, doszedłem w pewnym momencie do wniosku, że dane są niereprezentowane w sposób optymalny, że no, czegoś brakuje istotnego w tym. Nie będę może tutaj w tym momencie wchodził w jakieś głębokie szczegóły, ale z tego narodziła się cała teoria, którą się zajmuję, można powiedzieć, od końca moich przygotowań do habilitacji, kiedy właśnie powstała pierwsza asocjacyjna sieć samoorganizująca i gdzie procesy właśnie asocjacji zaczęły odgrywać istotne znaczenie. Dlaczego? Okazuje się bowiem, że generalnie w informatyce, o czym jeszcze zaraz pokażę, będę mówić i pokażę na pewnych przykładach, no, dane i obiekty, na których operujemy, są połączone w sposób niewystarczający. Czyli krótko mówiąc, no my w informatyce skupiamy się na danych zamiast na relacjach, to znaczy może nie zamiast, może przede wszystkim na danych, mało na relacjach, tak? I z tego wynikają różnego rodzaju trudności. Jeżeli my w swoim toku myślenia próbujemy coś odkryć, odpowiedzieć na pytania, to zauważcie Państwo, że te odpowiedzi w naszych głowach pojawiają się zwykle od razu, oczywiście jeżeli znamy odpowiedź na pytanie, jeżeli nie znamy, to nie zapuszczamy żadnej pętli podanych, ale myślimy o tym dalej, w dalszym ciągu, próbujemy poszerzyć kontekst naszego rozumowania, wnioskowania i być może ten poszerzony kontekst wywoła pewne skojarzenia w naszym mózgu, które pozwolą nam znaleźć odpowiedź na nurtujące nas pytania. Wobec tego jest to zupełnie inny sposób niż dzisiaj stosowany w informatyce, ponieważ dzisiaj w informatyce przede wszystkim przeszukujemy dane, przeszukujemy według pewnych algorytmów zaprojektowanych przez człowieka i te algorytmy albo wypalą, albo nie. Jak nie wypalą, no to kolejny pomysł robimy albo kolejny naukowiec próbuje się zmagać z tym samym problemem. Natomiast no, tutaj nie ma inteligencji, można powiedzieć, w tym. Jest inteligencja ludzka, która no, wspomaga tego rodzaju systemy. Oczywiście możemy pewne rzeczy nauczyć, wobec tego mamy systemy uczące, tak? Machine learning tak działa w jakiś sposób, tak? Ale to są dalej systemy dalekie od inteligencji takiej, z jaką mamy do czynienia w naszym chociażby ludzkim gronie. Wobec tego może pozwolę sobie zdefiniować kilka pojęć, na których będę operować, które są zresztą wynikiem badań, które prowadziłem w ostatnich latach. Asocjacyjne skojarzone. Co to znaczy? Może kojarzyć się generalnie z tablicami asocjacyjnymi, o których pewnie wszyscy słyszeliśmy, czyli tak zwanymi słownikami, które są od lat stosowane w informatyce, czy też z innymi rozwiązaniami, które no, w jakiś sposób wiążą ze sobą różnego rodzaju obiekty, tak? No, mamy również sieci asocjacyjne, neuronowe, ale to są zupełnie inne sieci niż które ja tutaj stosuję i konstruuję w swoich badaniach. Natomiast warto podkreślić jakby, że skojarzone obiekty powinny charakteryzować się czymś więcej niż tylko istnieniem pewnej relacji pomiędzy nimi. I to jest jakby klucz tutaj do zrozumienia asocjacyjności. Istotą asocjacji, skojarzenia jest siła takiej relacji, która wynika bądź z częstości występowania, gdyż to, co częste w czasie, zwykle wzmacnia skojarzenia w naszych głowach. Jeżeli na przykład reklamy nam pokazują bardzo często, no to robią to po to, żebyśmy to w końcu zapamiętali, tak? A jak przyjdziemy do sklepu, to żeby nam się ta reklama przypomniała w kontekście, którego tego chce reklamodawca. Druga istotna sprawa to bliskość lub bezpośredniość, tak? Jeżeli pewne obiekty oglądamy obok siebie bardzo często, na przykład krzesło jest przy stole, no to po pewnym czasie kojarzymy te dwie rzeczy ze sobą i nie wyobrażamy sobie stołu bez krzesła, czy krzesła bez stołu, tak? Tak samo w przypadku mowy, tak? Jeżeli na przykład powiem jakieś coś, co nie wiem, wielu z was pewnie zna bardzo dobrze, na przykład Ojcze nasz, to już wiecie, co macie mówić dalej, tak? Wynika to z kolei pewnej bezpośredności, następstwa, tak? I są to rzeczy, których się uczymy. Nie przeskakujemy jakoś po kolejnych słowach, uczymy się właśnie w pewnej kolejności, sekwencji, tak? Kolejną sprawą to istotność, relewans, który jest związany z pewnymi czynnikami współistniejącymi. Są to generalnie różnego rodzaju bodźce motywujące, które oddziałują na nasz system nerwowy, czyli przyjemność i ból, nagroda i kara, tak? Generalnie jeżeli jesteśmy bardzo szczęśliwi w jakimś kontekście, w jakiejś sytuacji, to zwykle zapamiętujemy te sprawy dużo lepiej niż w przypadku, kiedy tej radości nie ma. Oczywiście równie intensywnie na nasz układ nerwowy oddziałują bodźce negatywne, jeżeli się czegoś boimy, strach, lęk, tak? Również tego rodzaju sprawy zapamiętujemy często na całe życie, tak? Wystarczy jedno zdarzenie, które jest podbudowane na dużym, intensywnym podłożu emocjonalnym, czy to pozytywnym, czy negatywnym, żeby zapamiętać pewne sprawy lepiej. Wobec tego możemy wykorzystać tą wiedzę również w procesie naszej nauki. Jeżeli chcemy coś zapamiętać, powinniśmy stworzyć sobie miłe, przyjemne bodźce. No, czasami się można oczywiście wymagać pewnych rzeczy w sposób taki, że tworzymy negatywne bodźce, tak? No, ale lepiej oczywiście stosować te przyjemniejsze, aczkolwiek jest udowodnione, że na wiele osób bodźce negatywne działają bardziej intensywnie przez strach, który jest prościej wywołać w pewnych sytuacjach niż przyjemność, tak? Ale no, my jako dobrzy dydaktycy powinniśmy zmierzać właśnie w kierunku tych dobrych bodźców, tych pozytywnych, oddziałujących na nasz organizm. I w kontekście tego okazuje się, że w naszych mózgach wydzielają się pewne substancje, które wspomagają procesy uczenia, pewne hormony, tak? Ale nie tylko. Zwiększa się na przykład też przepływ krwi w przypadku pewnych sytuacji. Wobec tego jest kilka elementów procesu uczenia, które mogą wpływać na pozytywne jakby szybsze zapamiętywanie, szybsze uczenie się. I tego rodzaju sprawy również próbuję modelować w swoich sieciach neuronowych, aczkolwiek te badania są jeszcze w fazie początkowej i zamierzam je realizować, kontynuować w kolejnym grancie, który zamierzam złożyć w najbliższym czasie. Wobec tego to, co warte jest zapamiętania, to to, że asocjacje to nie są relacje. Jak jest to często przyjmowane w dużym uproszczeniu, na przykład w tablicach asocjacyjnych, słownikach i tym podobne, gdzie tak naprawdę asocjacja jest tym samym, co relacja. Moim zdaniem asocjacja jest spłaszczona w takim przypadku, jeżeli nie uwzględniamy siły relacji, bo to właśnie ta siła kształtuje powstawanie relacji i ich współzależności pomiędzy sobą, co jest bardzo istotne z punktu widzenia dalszego rozwoju na przykład struktur neuronowych i wiedzy również w kontekście tych skojarzeń. Ponieważ zauważmy Państwo, że każdy z nas ma pewny zbiór potrzeb, który może być dowolnie rozszerzalny w trakcie naszego życia. Co więcej, nasze zbiory potrzeb nie są identyczne, tak? Wynikają między innymi z innej konstrukcji naszego ciała, tutaj oczywiście kobieta, mężczyzna nasuwa się automatycznie, ale nie tylko tych, bo każdy z nas ma jednak trochę inne ciało na bazie genetyki, która jakby formuje jakby różnego rodzaju inność naszych ciał, tak? Wobec tego potrzeby też mogą być inne, również na bazie naszego charakteru, który jest inny u każdego z nas i generalnie biorąc pod uwagę te dwa czynniki, ciało i charakter, decyduje to o tym, że każdy z nas ma pewną inną grupę potrzeb, którą potrzebuje realizować, zaspokajać i one niejako wpływają i definiują pewne czynniki motywacyjne naszego organizmu, tak? Również to, co nam sprawia przyjemność, czy też ból, tak? W pewnych sytuacjach. No dobrze, skojarzenia kształtowane są wobec tego przez częste, powtarzające się, bliskie, bezpośrednie, istotne, wzmocnione relacje, jakie zachodzą między obiektami lub danymi. Skojarzenia wobec tego to zapis relacji o odpowiedniej nadprogowej sile wynikającej z częstości prezentacji, następstwa, bliskości oraz czynników motywacyjnych. Czyli skojarzenia tak naprawdę powinny tworzyć się automatycznie w systemach pod warunkiem, że pewna siła relacji w otaczającym nam świecie oddziałująca na system asocjacyjny, neuronowy jest na tyle silna, że one się utrwalają w tym systemie również z odpowiednią siłą. Tak? Słabe relacje nie tworzą skojarzeń generalnie, nie powinny tworzyć skojarzeń, a jeżeli skojarzenia słabną w przeciągu czasu, to również powinny zanikać w systemie skojarzeniowym, czyli relacje nie są powtarzane, nie są już na tyle unikalne, nie oddziałują, nie są związane z takimi intensywnymi czynnikami motywacyjnymi, wobec tego słabną i wypadają, można powiedzieć, z naszej pamięci, z naszego systemu, albo są trudne do wywołania ponownego. Skojarzenia wobec tego tworzą się automatycznie pomiędzy czym? Tak? Pomiędzy generalnie różnego rodzaju obiektami, danymi podobnymi, czyli bliskimi co do wartości różnych cech. Tak? Tutaj możemy znaleźć odwzorowanie, podobieństwo na przykład w metodzie najbliższych sąsiadów i wielu innych. Tak? Możemy wziąć pod uwagę pewną metrykę, tak? Euklidesa, Sebastiana, tak? I inne metryki. Natomiast podobieństwo nie wyczerpuje obszaru skojarzeń, nie tylko rzeczy podobne pamiętamy, aczkolwiek podobieństwa nasz mózg niejako wyczuwa automatycznie, nie musimy się uczyć tego, co jest do siebie podobne, to mamy wbudowane, można powiedzieć, w nasz system, natomiast te inne wymagają pewnej pracy, nauki, aktywnej nauki bądź też pasywnej. Skojarzenia tworzą się wobec tego pomiędzy obiektami, danymi następującymi po sobie w czasie, czyli jeżeli powtarzamy jakiś tekst na przykład często, to go zapamiętujemy, tak? Lub jakiejś sekwencji zdarzeń, czyli wykonujemy pewne czynności po sobie w pewnej określonej kolejności, no i zwykle tak później robimy w przyszłości, ale tego się już musimy nauczyć aktywnie, to już nie otrzymujemy z mlekiem matki. Skojarzenia pojawiają się również pomiędzy występującymi obiektami w sąsiedztwie, czyli jeżeli obserwujemy pewne obiekty, osoby w bliskości siebie, zapamiętujemy, że one mają jakiś związek ze sobą. Jeżeli to występowanie jest wystarczająco częste, czy intensywne, czy w kontekście naszych emocji, zapamiętujemy oczywiście szybciej. Tego też się oczywiście trzeba nauczyć w trakcie naszego życia. Obiektami i danymi, które są zapamiętywane i kojarzone ze sobą, są również te obiekty, które jesteśmy w stanie przywołać z pamięci na skutek pewnych skojarzeń, pewnego kontekstu zdarzeń i możemy je powiązać z nowymi obiektami. Wobec tego można powiedzieć, że przenosimy się w czasie w pewnym sensie na gruncie skojarzeń, ponieważ jesteśmy w stanie ze sobą łączyć zdarzenia przeszłe z teraźniejszymi, a nawet przyszłymi. Wystarczy o nich pomyśleć w podobnym czasie, w następstwie i jesteśmy w stanie przy odpowiednim bodźcach emocjonalnych, innych, czy też powtarzaniu tego, zapamiętać te rzeczy ze sobą. Wobec tego nasz umysł pozwala nam przemieszczać się w czasie, czy też można powiedzieć inaczej, zaniedbywać czynnik czasu w kontekście kojarzenia ze sobą różnych obiektów czy danych w czasie. Tak więc tyle takich podstaw, jakby tutaj istotnych informacji, które są ważne z punktu widzenia skojarzeń, które wydaje mi się, że są warte podzielenia się i wykorzystania może również przez Państwa w przyszłych pracach naukowych, w swoich rozważaniach, na pewno warte przemyślenia. Natomiast teraz przejdę do prezentacji różnego rodzaju przykładów, filmów z działania struktur, które były opracowywane przeze mnie, czy też ta jedna tutaj akurat rysunek pochodzi od mojego doktoranta, który właśnie wykonał projekt, zaimplementował struktury, które wymyśliłem. Są to struktury MAGDRS w tym przypadku, czyli Multi-Associative Graph Data Relation Structures. Podkreślam tutaj słowo relations, dlatego że zauważcie Państwo, że współcześnie my generalnie obracamy się wokół danych, tak? Mamy bazy danych, tak? No rzeczywiście one przechowują dane przede wszystkim, aczkolwiek mówimy o relacyjnych bazach danych. No niestety w tych relacyjnych bazach danych trochę tych relacji brakuje. Natomiast ja pragnę podkreślić właśnie to istnienie relacji, ponieważ to one są odpowiedzialne przede wszystkim za formowanie się wiedzy. Jeżeli od danych usuniemy wszelkie relacje, to te dane są zupełnie nieprzydatne do niczego. Jeżeli powiem 17, 4, 8, 2, 5, siostra, co to mówi Państwu? Nic, po prostu totalnie nic, tak? Wobec tego trzeba dane powiązać ze sobą pewnymi relacjami, odpowiedniej sile i wtedy tworzą się skojarzenia i wtedy zaczynają formować naszą wiedzę o otaczającym nas świecie, o tym, czym się zajmujemy. Wobec tego w strukturach MAGDRS, które w zasadzie nie są strukturami stricte neuronowymi, ale generalnie definiują pewną strukturę grafową połączeń danych i obiektów różnego rodzaju pomiędzy sobą i tutaj na tym przykładzie pokazano na przykład lekarza, który ma 10 lat doświadczeń, który jest chirurgiem, który opiekuje się pacjentem numer 19, tak? Oczywiście tych powiązań może być więcej, tak? Jeżeli byśmy przejrzeli wszystkie, to dowiemy się, jak ma na imię, ile ma lat i tak dalej, i tak dalej, tak? Wobec tego, jeżeli w systemie zawrzemy nie tylko informacje o danych, ale o bogactwie relacji, które te dane i obiekty łączą, nie będziemy musieli je wyszukiwać. To jest podstawowy mankament współczesnej informatyki i dużych baz danych big data, że my tak naprawdę robimy big data, a nie big relations, tak? Relationships, tak? My skupiamy się cały czas w informatyce na danych, ale im więcej ich mamy, tym mamy większe problemy z ich przetwarzaniem, bo te relacje właśnie, które są istotą naszych poszukiwań, istotą wnioskowania, my cały czas musimy poszukiwać. Im więcej danych, tym więcej mocy jest potrzebne obliczeniowej i cały czas szukamy i 99% mocy komputerów jest niestety marnowanych na poszukiwanie. Jeżeli w taki nieefektywny sposób miałyby działać nasze umysły, to byśmy się zapętlili przy pierwszym zadaniu i nic byśmy nie byli w stanie wymyślić. Wobec tego to, co jest istotą naszego myślenia, to właśnie zapamiętywanie, czy też w jakiś sposób formowanie relacji w naszych strukturach neuronowych naszego mózgu. I podobne procesy powinniśmy również modelować w strukturach neuronowych, bo tylko wtedy te procesy mogą być odpowiednio efektywne i nie będziemy musieli cały czas czegoś szukać, ale skupić się bardziej na wnioskowaniu i formowaniu inteligencji i różnych procesów kognitywnych w tych strukturach. Wobec tego przejdźmy jeszcze do kilku kwestii, które wymagają może wyjaśnienia. Wzorzec. Wzorzec to pewien zbiór powiązanych danych mogących posiadać wewnętrzną strukturę i zależności czasowo-przestrzenne pomiędzy danymi. Jak Państwo wiecie, w sztucznej inteligencji często, czy z machine learningu generalnie, korzystamy z różnych wzorców uczących, nazywanych też danymi uczącymi, no różnie to jest nazywane. Natomiast wzorzec powinien nie tylko być jakimś zbiorem danych, ale powinien posiadać pewną wewnętrzną strukturę. Nie zawsze ona określona jest jakby stricte wymagania, ale na przykład w przypadku obrazów no nie da się ukryć, że te dane są ułożone w pewnej strukturze. Jeżeli mamy wzorce sekwencyjne, one też mają pewną, te dane są również powiązane pewnymi relacjami, tak, które są istotne z punktu widzenia danego wzorca. A więc z tego na bazie wzorców możemy spróbować określić wiedzę jako pewien wynik abstrakcyjnej, kontekstowej, asocjacyjnej konsolidacji i reprezentacji wzorców oraz relacji je łączących, pozwalając na ich uogólnienie i tworzenie relacji pochodnych, formujących nowe obiekty, reguły, algorytmy i metody przetwarzania danych oraz pozwalając na wnioskowanie. Wobec tego podkreślam tutaj istotę wzorców oraz relacji je łączących. Tak? Wzorce muszą być wewnętrznie połączone, żeby reprezentowały w ogóle jakikolwiek wzorzec pewnymi relacjami, ale również wzorce pomiędzy sobą powinny być powiązane relacjami, po to, żeby tworzyć szerszy kontekst tego, co się dzieje w otaczającym nas świecie, żebyśmy mogli modelować ten świat na jakiejś podstawie. Wobec tego zastanówmy się, jakie są związki pomiędzy wiedzą a inteligencją. Wiedza generalnie jest ściśle powiązana z inteligencją, myślę, że tego nikt nie kwestionuje. Wiedza rozwija inteligencję, tak? Jeżeli rozwijamy swoją wiedzę, automatycznie się okazuje, że jesteśmy mądrzejsi w jakiś sposób, tak? Czyli jesteśmy w stanie lepiej wnioskować, jesteśmy w stanie wnioskować o sytuacjach, o których nie byliśmy w stanie wnioskować bez tej wiedzy. Wobec tego niewątpliwie wiedza rozwija inteligencję oraz możliwości wnioskowania na tej bazie. Nie istnieje żadna forma inteligencji bez wiedzy. Nie da się stworzyć inteligencji bez wiedzy, ponieważ no, jeżeli nic nie pamiętamy, nic nie występuje w relacji pomiędzy sobą, no to jak na bazie tego wnioskować? Wiedza wobec tego nie jest składnikiem ani inteligencji, ani inteligencja nie jest składnikiem wiedzy. Inteligencja jest wynikiem wywoływania uformowanych skojarzeń pod wpływem danych wejściowych, które tworzą kontekst do ich wywoływania, nawet jeśli taki kontekst nie występował na etapie formowania się wiedzy, ale jest podobny do wzorców i relacji, które tą wiedzę i skojarzenia uformowały. Wobec tego inteligencja jest w ścisłym związku z wiedzą. Można powiedzieć, że te pojęcia są do siebie, przenikają się wzajemnie i jedno bez drugiego nie jest w stanie istnieć. Tak? Ważne jest, żeby uświadomić sobie, że inteligencja tak naprawdę bazuje na wiedzy i na tych relacjach, które i danych oczywiście, które występują w tej relacji i są w odpowiedni sposób zapisane w pewnym systemie, który jest w stanie te informacje wynikające z wiedzy wywoływać w jakiś sposób. Jeżeli to robimy w sposób bazodanowy, to znowu wpadamy w pułapkę przeglądania wszystkiego, szukania wzorców, natomiast okazuje się, że w naszych mózgach jest to zorganizowane w zupełnie inny sposób, bardzo ciekawy i właśnie ja to nazywam systemami skojarzeniowymi, które umożliwiają właśnie takie wydobywanie informacji, danych, skojarzeń, relacji poprzez pewien kontekst, który występował taki bądź podobny w przeszłości i on właśnie szybko umożliwia nam odnajdywanie tego, co chcemy, pod warunkiem, że oczywiście taka reprezentacja w takim systemie skojarzeniowym na przykład w naszym mózgu istnieje. Przejdźmy wobec tego do jakiegoś drobnego przykładu, żeby Państwa tutaj nie zamówił jakimiś definicjami i stwierdzeniami, żeby udowodnić to, co mówię. Mamy tutaj przykład małpki, która, no jak widać, to moja małpka i mojego syna przy okazji i ta małpka, no tą małpkę mamy już od około 5 lat, czyli od tego czasu zaczęła się rozwijać teoria nad małpką tutaj i na tej bazie no, powstało kilka zdań, powiedzmy takich przykładowych, które określają tą małpkę. Tak? I have a monkey, my monkey is very small, it is very lovely, it likes to sit on my head. It can jump very quickly, it is also very clever, it learns quickly, my monkey is lovely. I have also a small dog. So, tutaj mamy pewien opis, tak? Dla nas ludzi taki opis no, daje pewną wiedzę, tak? O tej małpce, tak? Przeczytamy zdania, tak? I no, mamy pewną wiedzę. I teraz pytanie, jaką wiedzę zdobyliśmy o tej małpce na podstawie tych 9 zdań i czy mogą Państwo spróbować udzielić odpowiedzi na pytanie what is this monkey like? Jaka ta małpka jest? Co się Państwo dowiedzieli o tej małpce? Co oddziałuje na Państwa system skojarzeniowy, na Państwa mózg, na Państwa inteligencję, tak? Jaka wiedza się uformowała o tej małpce? Co możecie o niej powiedzieć? Nie? Ja teraz może nie mam za dużo czasu na to, żeby odpytywać Państwa z Państwa wiedzy na temat tej małpki, wobec tego przejdę może dalej i spróbujmy zobaczyć, co mogą się na tej bazie nauczyć systemy skojarzeniowe. I tutaj, proszę Państwa, no, powstał jeden z rodzajów sieci, nad którymi pracowałem, pewnego rodzaju asocjacyjne grafy wiedzy, dla których to, które są uczone poprzez pewne sekwencje, które nazywamy generalnie wzorcami sekwencyjnymi. Tutaj mamy określenie na początku S1, S2, czyli numer sekwencji, tak? No i oczywiście pewne słowa, które były tutaj wykorzystane jako obiekty atomowe w tym przypadku do tworzenia grafów. Tak? Czyli mamy tutaj te wszystkie zdania zapisane w postaci takich wzorców sekwencyjnych. A w tym momencie uruchomię Państwu właśnie sieć neuronową, która będzie się uczyła od zera, formując swoją strukturę. Czyli czytamy sobie pierwsze zdanie, I have a monkey. Jeżeli reprezentacja danego słowa nie istniała w systemie skojarzeniowym, taki neuron jest tworzony, jest łączony do poprzednich w odpowiednim kontekście. A? Tutaj przez kontekst rozumiemy jedno zdanie, czyli have łączy się z I, które było wcześniej, E łączy się z have i I, które było wcześniej, monkey łączy się z I have a, które występowały wcześniej. Widzicie Państwo, tutaj też powstają pewne synapsy, pewne połączenia na zielono, które reprezentują wartości wag pomiędzy tymi połączeniami w zależności od siły oddziaływania. Ta siła oddziaływania jest związana z czasem, ponieważ jednym z bardzo istotnych elementów biologicznych sieci neuronowych, który jest bardzo często niestety zaniedbywany w modelach sztucznych, jest czas, w którym wszystko się dzieje i który tak naprawdę wpływa na reakcje chemiczne, biochemiczne zachodzące w naszym mózgu, w sieciach neuronowych, które w czasie jakby no decydują o różnych ekspresjach genów, sile powiązań, tworzeniu się nowych receptorów oddziałujących na wewnątrzkomórkowe procesy, które tak naprawdę utrwalają tą wiedzę, przesyłanie impulsów poprzez neurony. Tak? Wobec tego tutaj wszystko jest modelowane na bazie czasu i uważam czas jako najistotniejszy czynnik, który obecnie stosuję we wszystkich swoich modelach, który decyduje o tworzeniu się asocjacji, obliczaniu wag w takich sieciach neuronowych. Czyli im bardziej dawne jest zdarzenie, tym waga jest słabsza generalnie. Może być wyjątek od tej reguły wtedy, kiedy taka relacja występuje często, jest powtarzana, wobec tego ona jest wtedy wzmacniana. Nawet jeżeli jest słabsza relacja, to zmultiplikowana wielokrotnie staje się silniejsza. Wobec tego ta reguła, którą powiedziałem na początku, że to, co dalsze nie jest zawsze, że jest słabsze, nie jest zawsze słabsze, wszystko zależy od częstości powtórzeń. Tutaj widzimy neurony tworzące się nam w trakcie działania, tworzenia tej struktury i uczenia się jej. W każdym neuronie jest słowo w środku, które reprezentuje, oraz cyferka pod spodem 1, 2, 3, która mówi, ile razy to słowo wystąpiło w tych wszystkich sekwencjach uczących. Zauważcie Państwo, że jeżeli jakieś słowo się powtarza, na przykład it, czy is, czy very, czy monkey, nie jest tworzona druga reprezentacja tego samego słowa, ale jest wykorzystywana ta sama reprezentacja tego słowa, które już istnieje, bo tak to działa w naszych głowach również, że jeżeli znamy pewne pojęcia, no to aktywują się neurony, które reprezentują te słowa, te zdarzenia, te obiekty i je właśnie kojarzymy z nowymi zdarzeniami w nowych kontekstach. I dzięki temu powstaje właśnie w naturalny sposób pewien graf połączeń. Tutaj widzimy pewne procesy jakby takiego ściągania, rozszerzania tej sieci. To jest związane z dwuwymiarowym rzutowaniem sieci neuronowej i z uwidocznieniem tych neuronów w tej strukturze rzutowanej na ekran dwuwymiarowy, ponieważ generalnie bardzo trudno modeluje się rzeczy w dwóch wymiarach, które są tak naprawdę trójwymiarowe tutaj w tym przypadku, a mogłyby być nawet wielowymiarowe. Ale żeby zapewnić odpowiednią widoczność, musiałem budować tutaj pewne dodatkowe mechanizmy, które pozwalają na to, żeby właśnie zwizualizować te sieci, żeby móc zobaczyć, jak to się dzieje. Widzimy również, że tutaj dochodzi do procesów równoległych w tej sieci, czyli równolegle neuron łączy się w tym momencie z 4 innymi neuronami, które były aktywowane w przeszłości. Czyli krótko mówiąc, każdy neuron, który był aktywowany w niedawnej przeszłości z czerwoną obwódką, łączy się, jest jakby w stanie uaktywnionej plastyczności, chce się połączyć z innymi neuronami. Ha? Wobec tego, jeżeli jakiś neuron się aktywuje, czyli tutaj widzimy to na przypadku neuronu IT, przechodzi do spajku, czyli do impulsu generuje, przechodzi do stanu refrakcji bezwzględnej, względnej, później powraca do stanu spoczynku, wtedy jest niebieski, kiedy powraca, jest w stanie refrakcji, kiedy jest zielony, to jest w stanie ładowania, czyli w stanie nadspoczynkowym. Jeżeli nie dochodzi do aktywacji, to wtedy powraca z tego stanu zielonego do stanu białego, bo nie każdy neuron, który jest pobudzony, zostaje aktywowany. No i tutaj są oczywiście zastosowane pewne reguły, kiedy neuron jest plastyczny, kiedy neuron może zostać aktywowany, generalnie jeżeli zostanie naładowany do 100%, co też widać tutaj w przypadku właśnie zazieleniania się tych neuronów w trakcie ich pracy, w czasie oczywiście te procesy się odbywają, tak? I kiedy się zazieleni do końca, stanie się czerwony, czyli przekroczy próg aktywacji i dochodzi do jego wzbudzenia i wtedy rozchodzą się na wszystkie strony od aksonu takie czerwone właśnie po tych istniejących już połączeniach impulsy, które przechodzą również w czasie na dół ekranu do efektorów. Efektory są związane z tym, że piszą nam po ekranie, tak? Czyli tutaj wyjściem z tej sieci jest, można powiedzieć, output, na którym piszą te neurony, a piszą to, co reprezentują, czyli tutaj na dole ekranu widzimy na przykład it learns quickly i coś w tym stylu, tak? I cały czas obserwujemy ten proces formowania się sieci, dla kolejnych zdań ich jest 9, wobec tego ten proces niedługo zostanie zakończony. W tym momencie uczone jest przedostatnie zdanie, zdaje się my monkey is lovely, tak? Teraz mamy ostatnie słowo aktywowane z tego słowa. Niektóre połączenia są wygaszane tutaj w tej sieci po to, żeby ich nie było za dużo, na przykład te do efektorów, żeby to nie zaciemniało przekazu tutaj i żeby można było obserwować to, co jest najważniejsze w tej sieci, co się dzieje. I za chwileczkę będzie, zdaje się, ostatnie zdanie uczone. Tak, I have also a small dog. Tak, zauważcie Państwo, że I istnieje, wobec tego nie jest stworzone, have istniało, zdaje się to też nie jest stworzone, tylko się zmienia ilość wystąpień z 1 na 2, tak? Also też występowało, e też występowało, ale small doga nie było, wobec tego te dwa neurony zostaną, nie, small było, przepraszam, jest, doga nie było jeszcze, wobec tego dog zostanie dokreowany i z nim zostaną połączone wszystkie jego poprzedniki, czyli neurony reprezentujące I have a small, a co zaraz zobaczymy. I tutaj no, problemem implementacyjnym jest to, że procesy powinny odgrywać się równolegle, przy czym ta równoległość jest asynchroniczna, niesynchroniczna, tak jak dzisiaj w układach GPGPU, co dodatkowo utrudnia jakby cały ten proces symulacji i trzeba tworzyć specjalne narzędzia, które umożliwiają tworzenie takich równoległych symulacji w czasie. Ale z tym sobie też jakoś poradziłem, natomiast no, niestety współczesne komputery mają pewne ograniczenia, niestety działają zupełnie inaczej niż sieci neuronowe, stąd jakby no, symulacja jest wymagana, nie da się tego zrobić w sposób bezpośredni i odpowiednio szybki, tak? Bo no, niestety symulacja również zabiera pewien czas. Teraz proces uczenia został skończony, widzimy sieć uformowaną dla tych zdarzeń i teraz zmieniamy sobie tło, żebyśmy widzieli, że jesteśmy w trybie odtwarzania i będziemy sobie próbowali zadać takiej sieci pewne pytanie. I zapytamy o małpkę, czyli what is my monkey like? Oczywiście no, ta sieć nie zna tych wszystkich słów, zna tylko część tych słów, nie zna słowa what, zna słowo is, my monkey, a like też nie zna, tak? Wobec tego będzie reagowała tylko na te słowa, które zna. No, zresztą jak się uczymy języka obcego, też reagujemy tylko na te słowa, które znamy, a cała reszta to dla nas chińszczyzna, tak? Wobec tego tutaj widzimy reakcję tych neuronów, które ta sieć zna, czyli is, my, tak? i one zaczynają ładować nam inne powiązane neurony, które zgodnie z utworzonymi połączeniami i ich siłą połączeń ważonych zostały ładowane. Widzimy, niektóre neurony zostały aktywowane pod tym wpływem, na przykład small, monkey, a niektóre są zielone, zaczęły się zielenić, ale po jakimś czasie się odzieleniają, tak? Czyli powracają do stanu równowagi, relaksują się, czyli nie osiągnąwszy pobudzenia progowego, żeby się aktywowały. No i na dole ekranu, tutaj w części output obserwujemy, co się dzieje z tą siecią, tutaj pisze nam ta sieć, ona odpowiada is my very small monkey lovely, tak? No troszeczkę to nie po kolei, tak? Ale generalnie monkey is my very small lovely i clever, czyli teoretycznie, jeżeli byśmy to przesortowali te słowa w odpowiedniej kolejności, to mamy odpowiedź, takie podsumowanie, streszczenie tego, jaka ta małpka jest i generalnie wiedzę o tym, jaką mogliśmy sami wyciągnąć na podstawie tych 9 zdań, bo mamy do czynienia z małpką, która jest moja, jest very small, lovely and clever, tak? Czyli tak naprawdę ta sieć dokonała nam podsumowania tych 9 zdań w swoim działaniu. To tyle, jeżeli chodzi może o tą sieć na chwilę obecną. A teraz powróćmy jeszcze do problemu współczesnej informatyki. Generalnie fakty o współczesnej informatyce oraz płynące z nich trudności w kontekście formowania się wiedzy i dążenia do sztucznej inteligencji są następujące. Współczesna informatyka koncentruje się zanadto na danych, a relacje pomiędzy nimi traktuje na razie po macoszemu. Generalnie no, może nie tak, że zupełnie je zaniedbuje, ale są nietraktowane z odpowiednią wagą do tego, jaką powinny odgrywać w procesach informatycznych, w procesach modelowania, o czym już mówiłem. Mamy niby relacyjne bazy danych, w których przechowuje się około 90% danych na świecie, ale w rzeczy samej dane są przechowywane wszystkie, dokładnie, tak? Jakie sobie wybierzemy oczywiście do reprezentacji, bo każda baza jest tylko pewnym modelem rzeczywistości, również wybieramy pewien podzbiór, ale jeżeli wybierzemy ten podzbiór, no to generalnie przechowujemy je dokładnie wszystkie. Natomiast relacji, mimo tej nazwy, jest reprezentowanych niewiele, jak zaraz Państwu udowodnię. Wiedza zaś płynie z relacji pomiędzy danymi, a nie zaś z danych, więc im mniej relacji jest reprezentowanych w systemie, na przykład bazodanowym, tym wiedza staje się uboższa i tym mniejsze są możliwości bezpośredniego wnioskowania. Zauważcie Państwo, że jeżeli porównamy sobie swój ludzki sposób uczenia, to który student jest mądrzejszy, który ma większą wiedzę? Ten, który kuje wszystko na pamięć, czy ten, który zastanawia się w trakcie zdobywania wiedzy nad tym, co robi? Co to znaczy zastanawiać się? To jest szukanie różnych skojarzeń pomiędzy obiektami, faktami, danymi, których się ten student uczy. Wobec tego w przyszłości bardziej inteligentny będzie student, nie który kuł wszystko na pamięć, ale ten, który myślał nad tym, co robił, tak? Czyli krótko mówiąc, tworzył asocjacje, skojarzenia o odpowiednich siłach pomiędzy obiektami, których się uczył i dzięki temu jego inteligencja później i możliwość praktycznego stosowania tej wiedzy wzrasta, tak? Wobec tego tutaj jest właśnie to podkreślone, że właśnie te relacje są kluczem do formowania wiedzy i to wiedzy o odpowiedniej jakości. Możemy sobie to jeszcze zaprezentować na pewnym prostym przykładzie, który wszyscy znamy z informatyki, czyli mamy tablicę nieposortowaną i posortowaną, tak? Z czego możemy wyczytać tak na pierwszy rzut oka więcej informacji. No jak popatrzymy na tą pierwszą tabelkę u góry, no to widzimy cała masa liczb. No dobrze, to teraz na zadanie proszę zapamiętać to, ukryję ten slajd i kto mi to powtórzy. No jest może kilku geniuszy takich, którzy by to byli w stanie zrobić, no ale ja nie jestem w stanie zapamiętać tych dużo liczb tak szybko, natomiast jeżeli popatrzymy na tą tabelkę poniżej, to już tutaj można by było powiedzieć, że jesteśmy to w stanie szybciej zapamiętać, tak? Ale nawet jeżeli nie potrzebujemy tego pamiętać, to już możemy bardzo szybko wyprowadzać wnioski o następstwie, o poprzednikach, następnikach, ilości duplikatów, tak? Możemy też bardzo łatwo wskazać medianę, tak? Czy dwie mediany, tak? W zależności od tego, czy mamy ilość danych parzystą, czy nieparzystą, tak? Możemy szukać średniej też szybciej, znaczy może nie szybciej, bo średnią trzeba policzyć w obydwu przypadkach tak samo, tak? Ale tutaj no, jest pewna dodatkowa dodatkowa porcja wiedzy, która wynika właśnie z relacji, które są uwidocznione na skutek zastosowania relacji porządkującej. Tak? To oczywiście o tym wiemy od lat w informatyce, że warto sortować, tak? Warto porządkować, bo wtedy szybciej szukamy. Tak? Szukamy w czasie logarytmicznym, a nawet logarytmiczno-logarytmicznym w przypadku poszukiwania aproksymowanego, tak? Czy połówkowego logarytmicznie, niż w przypadku przeglądania tablicy nieposortowanej, gdzie czas sortowania jest liniowy. Tak? Wobec tego widzicie Państwo, że nawet wprowadzając jedną prostą relację porządkującą do zbioru danych, już uzyskujemy bardzo wiele. Pomyślcie Państwo, co byśmy mogli uzyskać, jeżeli do dużej bazy danych wprowadzimy dużą ilość relacji. No, dzieje się coś mniej więcej podobnego, co się dzieje w naszym mózgu. Tak? Jesteśmy w stanie szybko wnioskować, jesteśmy w stanie wyprowadzać dużo bardziej wartościowe wnioski i szybciej odnajdywać te wartościowe wnioski. Co więcej, okazuje się, że jesteśmy w stanie automatycznie wnioskować, czego nie są w stanie zrobić bazy danych bez człowieka, tak? Bo w bazach danych możemy różne rzeczy wyszukać, ale musimy wiedzieć, co szukamy, dlaczego szukamy, co z czym porównujemy i tak dalej, z czym wiąże się wiele pętli obliczeniowych, warunków i tym podobne, co trwa jeszcze długo w czasie w dodatku. Natomiast jeżeli dane odpowiednio skojarzymy ze sobą, to się okazuje, że tak jak w przypadku tej małpki, pobudzenie kilku słów powoduje wyprowadzenie bardzo ważnych informacji o tej małpce, tak? I to się dzieje samo. Nikt nie kazał tej sieci działać w taki, a nie inny sposób, tak? Wobec tego, biorąc to pod uwagę, trzeba sobie również zadać pytanie o sposób przechowywania danych w informatyce współcześnie. Proszę Państwa, większość danych jest przechowywana w bazach danych, to znaczy w tabelach, tak? Bo w relacyjnych bazach danych obecnie jest przechowywanych ponad 90% danych na świecie, tak? Oczywiście istnieją bazy NoSQL-owe, tak? Które zakładają inny sposób przechowywania danych. Mamy też knowledge graphs, tak? Które są obecnie tam wprowadzane różnego rodzaju i to są właśnie rozwiązania, które idą w kierunku reprezentacji większej ilości relacji też. Niektóre z nich oczywiście, nie wszystkie. Wobec tego zauważcie Państwo, jak tabela jest bardzo ubogim sposobem na reprezentację relacji. Tabela jest dedykowana generalnie do przechowywania danych, tak? Tak jak widzimy tutaj na przykładzie tej tabelki pokazanej na tym slajdzie, to mamy, co wiemy, tak? No mamy jakieś obiekty, kropki, rekordy, jak to zwał, tak? Mamy jakieś nazwy tych rekordów, co możemy potraktować jako klucze główne w bazie danych na przykład w tabeli. No i mamy jakieś wartości, które definiują te obiekty, tak? Jedyne co widzimy, to z czego dany obiekt jest zdefiniowany, przy pomocy wartości jakiego atrybutu i w kolumnach mamy wartości dla danego atrybutu, czyli wiemy, że te wartości są związane z danym atrybutem. No i w zasadzie to wszystko, tak? Nic więcej tutaj nie ma sensownego, nawet te dane nie są posortowane w tabelach, ponieważ tabelę nie jesteśmy w stanie sortować, tak? Bo zawsze możemy ją tylko przesortować według jednego atrybutu, a wszystkie inne się nam pomieszają, tak? Wobec tego, no, tabela jest, można powiedzieć, tragicznym tworem, a stosujemy go w 90% przypadków w informatyce. No to skąd mamy dojść do sztucznej inteligencji, skoro dane przechowujemy w strukturach, które zostały wymyślone kilkadziesiąt lat temu na potrzeby relacyjnych baz danych, tak, w ubiegłym wieku, a nadal się nie możemy odkleić od przechowywania danych w tych strukturach, tak? Oczywiście one są wygodne dlatego, że struktura pamięci RAM i pamięci dyskowych pozwala na łatwy zapis tych struktur, tak? Łatwe zapamiętanie i tworzenie, tak? Wobec tego, no, można powiedzieć trochę z lenistwa i w związku z tym, że mamy sprzęt jaki mamy, no to stosujemy dalej tabelę. Owszem, grafy również możemy zapisać w tabelach czy w tablicach, w różny sposób reprezentować i można z tego korzystać i trzeba niestety, bo nie ma innych środków dzisiaj, natomiast no, wskazuje na to, że to nie jest optymalna struktura. Zauważcie Państwo, że w takiej tabeli nie widzimy ani ile jest duplikatów, ani które wartości są sąsiednie, ile czego jest. Zadajmy sobie proste pytania, który obiekt jest najbardziej podobny do obiektu O4? O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, O9, tak? Który z tych pozostałych jest najbardziej podobny do O4? No, jeżeli Państwo by chcieli spróbować odpowiedzieć na to pytanie, no to co? Bierzemy, porównujemy wartości, tak? No nie wiem, mamy 6,7, tak? Szukamy inne 6,7, nie ma. No to co możemy zrobić? Możemy wziąć tylko najbliższą wartość, tak? Która będzie najbardziej podobna, tak? A może kilka podobnych wartości, tak? 3,0 owszem występuje dla obiektu O1 i O7, no ale już na przykład 5,0, która jest dla trzeciego atrybutu, występuje dla O5, tak? I O8, tak? Natomiast wartość dla czwartego obiektu obiektu 1,7 nie występuje znowu nigdzie, możemy wziąć najbliższe 1,6, 1,8, a może warto by było wziąć inne. Wobec tego trzeba generalnie taką tablicę przeszukać pętlami, zdefiniować jakieś warunki podobieństwa, czy też obliczyć po prostu na zasadzie pewnej metryki, na przykład odległości Euklidesa, odległości pomiędzy tymi obiektami, tak? No i na tej bazie to posortować i wyznaczyć, które są najbliższe. No może tego wszystkiego nie trzeba by było robić, jeżeli byśmy mieli te obiekty zapisane w odpowiedniej strukturze, która by pozwoliła te obiekty reprezentować. Tutaj inny przykład wskazujący bazę danych, tak? Taką prostą bazę danych, gdzie łączymy ze sobą pielęgniarki, pokoje, o które się opiekują, w których leżą pacjenci, a pacjentów leczą lekarze, tak? Mamy tutaj oczywiście relację 1 do N, ponieważ pacjent może leżeć tylko na jednym pokoju, a na jednym pokoju może leżeć wiele pacjentów i mamy relację wiele do wielu, czyli pielęgniarki i pokoje, bo każda pielęgniarka może dbać o kilka pokoi, każdy pokój może być zadbany przez kilka pielęgniarek, tak samo pacjent może być leczony przez kilku lekarzy, a lekarze mogą opiekować się kilkoma pacjentami. Wobec tego widzimy tutaj dwie tablice łącznikowe, nurse room oraz doctor patient, które łączą właśnie te pozostałe tablice, tabele, relacjami na zasadzie wiele do wielu, tak? Ale jak widzimy, te relacje generalnie przebiegają pomiędzy obiektami różnych tabel i łączą je niejako horyzontalnie, tak? Te obiekty ze sobą, jeżeli patrzymy na te tabele w tym rzucie. Natomiast popatrzmy się, co się dzieje wewnątrz poszczególnych tabel. Wewnątrz poszczególnych tabel, co tu jest zademonstrowane na przykładzie tabeli nurses i doctors, widzimy, że mamy tutaj na przykład imiona, które się powtarzają, Kate, tak? Czy nazwiska, które się powtarzają, na przykład Hanks, ale te nazwiska się mogą powtarzać, czy imiona pomiędzy różnymi tabelami, tak? Na przykład takie samo imię może mieć nurse jak doctors i nazwisko też, a może inne atrybuty, czy również są tymi samymi kategoriami, na przykład seniority, first name, last name, tak? I inne, tak? Te same kategorie mogą być stosowane w różnych tabelach, ale tutaj nie ma żadnego skojarzenia tego ze sobą, tak? Po prostu w bazach danych generalnie przyzwyczailiśmy się, że tego rodzaju rzeczy oddzielamy od siebie, nie kojarzymy to ze sobą w żaden sposób. A przecież wiemy, że jeżeli ktoś ma tak samo na nazwisko, to może to jest para, tak? Może to jest małżeństwo, tak? Wobec tego może Lisa Brown jest, nie wiem, córką, małżonką, tak? Jacka Browna, tak? Albo Tom Hanks ma za żonę Amy Brown, tak? Amy Hanks, tak? Ponadto, co możemy przeczytać z takich tabel? Na przykład mamy tutaj trzech chirurgów, którzy być może jeden, nie wiem, pójdzie na zwolnienie lekarskie czy na kwarantannę w razie COVID-a, tak, ale ktoś go musi zastąpić, wobec tego pasowałoby skorzystać wtedy do leczenia odpowiedniego pacjenta z innego chirurga na przykład, który może na przykład tą samą operację wykonać, tak? Oczywiście możemy to szybko znaleźć w takiej tabeli, przeszukując to znowu w pętlach, ale może można by to było zrobić w taki sposób, jak to było na początku zaprezentowane w tym grafie, że nic nie musimy szukać, bo wszyscy chirurdzy, obiekty chirurgów są połączone ze sobą bezpośrednimi połączeniami w takim grafie i wtedy nic nie trzeba wyszukiwać, nie musimy tracić czasu na wyszukiwanie czegokolwiek. Wobec tego relacyjne bazy danych cierpią, można powiedzieć, na niedosyt reprezentacji relacji, mimo że relacyjne występują w ich nazwie. W tabelach, które je definiują, gdyż relacje przy pomocy kluczy głównych i obcych tworzone są tylko pomiędzy rekordami, kropkami różnych tabel, zaś relacje pomiędzy rekordami tej samej tabeli są niedostępne. Trzeba je po prostu wyszukiwać i to każdym razem, kiedy ich potrzebujemy, co jest zupełnym marnotrawstwem czasu, środków i mocy obliczeniowej komputeru. Relacyjne bazy danych reprezentując więc generalnie relacje horyzontalne, a nie reprezentują bezpośrednio ważnych relacji wertykalnych, które są kluczowe z punktu widzenia wyszukiwania podobień, zgrupowania, klasyfikacji, predykcji, rekomendacji, wnioskowania i formowania się wiedzy. Czyli generalnie relacje horyzontalne są bardzo istotne z punktu widzenia sztucznej inteligencji. Tak? I one właśnie nie są reprezentowane, tak? Wybraliśmy sobie część relacji do reprezentacji w relacyjnych bazach danych, znaczy nie my może, twórcy tych baz, nie mówię, że te bazy są złe, tak? Bo do czegoś się tam nadają, natomiast one nie pomagają nam procesom formowania wiedzy i zadaniom związanych ze sztuczną inteligencją. Wobec tego przyjrzyjmy się, jak byśmy mogli taką strukturę reprezentować inaczej, tak? U góry mamy znaną już nam tabelkę, którą widzieliśmy przed chwilą i tutaj jest pokazany taki prosty graf asocjacyjny, który nazwałem Associative Graph Data Structure. Tutaj jeszcze nie ma słowa relationships, dodałem to dopiero w kolejnej wersji właśnie tych Multi-Associative Graph Data Relationship Structure, ponieważ tam te bazy, tam te grafy multi służą generalnie do reprezentacji dowolnej bazy danych. Natomiast Associative Graph Data Structure służą generalnie do reprezentacji jednej tabeli. Tak, taka jest różnica. Wobec tego tutaj widzimy, że na przykład jeżeli mamy tutaj trzykrotnie występującą liczbę 3 dla drugiego atrybutu, to ta trójka jest bezpośrednio połączona z węzłem obiektu, w którym występuje. Wobec tego jeżeli chcemy poznać wszystkie obiekty połączone z trójką, to po prostu idziemy po krawędziach w czasie stałym i jesteśmy w nich, tak? Jeżeli chcemy wiedzieć, które obiekty są połączone do wartości podobnych, to przechodzimy do wartości podobnej, takiej jak 2,7 czy 3,2 i przechodzimy do obiektów powiązanych. Wobec tego można powiedzieć, w czasie stałym przechodzimy do wszystkiego, co jest podobne, tak? Czyli abstrahując od sposobu naszego myślenia, my również w czasie stałym rozpoznajemy podobieństwa, które są w naszym otoczeniu. Wobec tego taka bezpośrednia reprezentacja relacji wertykalnych, tak, bo tutaj właśnie mamy tą reprezentację relacji wertykalnych, jest bardzo korzystna. Oczywiście w tych strukturach również mamy reprezentowane wszystkie relacje horyzontalne, które występują w bazach danych, czyli na takim przekształceniu niczego nie tracimy, ponieważ na przykład weźmy sobie obiekt O3, on jest połączony z wartością 6,0, tak, 2,7, 5,1, 5.1 i 1.6 oraz klasą, tak? Wobec tego no, wszystkie dane definiujące dany obiekt są również na wyciągnięcie ręki. No, oczywiście te grafy pozwalają na dużo więcej i są tworzone w taki sposób, że nie duplikują reprezentacji tych samych wartości, które występują dla danego atrybutu, czyli na przykład jeżeli trójka występuje trzykrotnie, to tutaj ma swój licznik 3, tak? A inne na przykład mają 1 czy 2, w zależności od tego, ile razy występują. Poza tym obiekty również się mogą powtarzać, wtedy one również mają swoje cyferki, numerki, które mówią, ilokrotnie taki rekord występował. Na tej bazie mogą być również obliczane wagi w odpowiedni sposób, ale może za dużo byłoby na dzisiaj, żebym wchodził aż tak w takie szczegóły, no? Zauważcie Państwo również, że w takich grafach wszystkie atrybuty są posortowane, czyli coś, co jest nieosiągalne w przypadku tabel. W przypadku tabeli możemy tabelę przesortować zawsze tylko względem jednego atrybutu. Tutaj wszystkie atrybuty są posortowane względem wszystkich definiujących je liczb, tak? Wobec tego porządek, o który walczymy w informatyce, tutaj jest, no, można powiedzieć, maksymalny, tak? Już bardziej się tego posortować nie da. Poza tym, jeżeli sobie chcemy właśnie zdefiniować jakiś obiekt, tak, no to możemy to zrobić bardzo szybko, przechodząc po tych połączeniach, jak również możemy na przykład próbować znaleźć obiekty najbardziej podobne. Czyli jeżeli byśmy próbowali odpowiedzieć na to pytanie, które zadałem wcześniej, które obiekty są najbardziej podobne do obiektu O4, przechodzimy od takiego obiektu do definiującego go atrybutu, z tego obiektu przechodzimy do wszystkich innych, które są zdefiniowane przy pomocy tej samej wartości oraz możemy przejść do obiektów sąsiednich, które definiują inne obiekty. Oczywiście to przechodzenie zachodzi pod wpływem pewnej wagi, tak? Ta waga nie jest zawsze 1, ale maleje w zależności od odległości i dzięki temu w trakcie tego przechodzenia automatycznie obliczamy odległość asocjacyjną takiego obiektu do innego. Użyłem tutaj pojęcia o odległości asocjacyjnej czy podobieństwa asocjacyjnego. Są to pojęcia, które nie dotyczą tylko podobieństwa, czyli nie tylko odległości w pewnej metryce, ale mogą wykorzystywać też na przykład następstwo obiektów, czyli jeżeli na przykład obiekt O4 występuje po obiekcie O3, tu może występować również pewna waga, która nie jest związana z żadną metryką, ale sam fakt, że obiekty występują po sobie albo w pewnej bliskości, również jest zważone i również wpływa na obliczanie odległości czy podobieństwa asocjacyjnego. Ale to znowu jest zagadnienie, które by wymagało głębszego omówienia na pewnych przykładach. Wszystkiego raczej dzisiaj nie zdążymy zrobić. Jak jest z reprezentacją relacji, tak? Czyli ich siły, tak? Czyli asocjacji, czyli relacje plus pewna ich siła, reprezentacja tego wszystkiego definiuje nam pewne asocjacje. Reprezentacja relacji oraz ich siły, czyli asocjacji, jest kluczowa dla procesu formowania się wiedzy, a bez wiedzy nie będzie też sztucznej inteligencji. Futurystyczne rysunki, filmy pozostaną marzeniami o sztucznej inteligencji, jeśli nie zbudujemy najpierw dobrze działających modeli wiedzy opartych na procesach formowania się skojarzeń, podobnie jak dzieje się to w ludzkim mózgu oraz całym układzie nerwowym. Podobnie nie będzie też sztucznych sieci neuronowych działających podobnie do tych biologicznych, dopóki, przepraszam, to jest błąd, nie odkleimy się od prymitywnych modeli, nie uwzględniających czasu i wielu innych rzeczy. Czyli taki model, z którym pracujemy od wielu lat, czyli model tutaj w tym przypadku narysowany drugiej generacji, niestety nie ma wiele funkcjonalności tych neuronów biologicznych i na ich bazie sztucznej inteligencji moim zdaniem nie utworzymy. Pokażę Państwu teraz prezentację sposobu oddziaływania właśnie na różne neurony w czasie pod wpływem pewnego bodźca. Ta sieć została utworzona dla 30 wybranych, najbardziej różnych obiektów, złośliwych też, przepraszam, najbardziej złośliwych obiektów ze zbioru irysów, który Państwo na pewno wszyscy dobrze znacie. I tu została stworzona właśnie na bazie struktury AGDS, sieć typu Associative Pulsing Neural Networks, gdzie tutaj już mamy do czynienia nie z węzłami grafu, ale z neuronami. Wszystkie kółeczka i te elipsy to są neurony, natomiast te kwadraciki to są receptory, na które możemy oddziaływać z zewnątrz, czyli pewne dane wejściowe, można powiedzieć, i oddziałujemy na nie pewnymi liczbami tutaj. Dla pierwszego atrybutu 6, na drugi w ogóle nie oddziałujemy, na trzeci 5, na czwarty 1,5. Specjalnie wybrałem pewne liczby w taki sposób, żeby pokazać, że niektóre liczby mogą występować w takim zbiorze na skutek procesu uczenia, na przykład 6, niektóre mogą w ogóle nie występować, nie były uczone, na przykład 5 tutaj, nie, 5 też jest, przepraszam, w tym przykładzie, i mogą też być pewne atrybuty, które w ogóle nie są określone, ale mimo wszystko jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedź, czyli odpowiada to procesowi ludzkiemu, czyli temu, jeżeli myślimy o czymś, to jesteśmy nawet dla niepełno zdefiniowanego kontekstu w stanie odkryć odpowiedź. Tutaj widzimy pewne procesy, te czerwone kwadraciki pokazują, które neurony są systematycznie pobudzane i aktywowane w trakcie działania tych pulsacyjnych sieci neuronowych i które neurony pod wpływem tego zostały pobudzone jakby pośrednio, tak? Pobudzone bądź aktywowane. Każdy ten neuron u dołu ma pewien licznik aktywacji, tak? 4 razy, 18 razy, 1 raz, 0 razy. Wobec tego widzimy, że nie wszystkie neurony zostały w ogóle pobudzone czy aktywowane w trakcie tego procesu, tak? Widzimy też u góry neurony, które reprezentują klasy Setosa, Versicolor i Virginica. Na razie widzimy, że klasa Versicolor i Virginica została te neurony pobudzone obydwa 7-krotnie, tak? Jeżeli pozwolimy tym sieciom działać przez pewien okres czasu, to na bazie skojarzeń, które wynikają z różnych powiązań pomiędzy tymi neuronami, może okazać się, że jedna z tych klas oczywiście zwycięża. Tu akurat zostało to dobrane trochę złośliwie, żeby pokazać jakby sytuację trudną, niełatwą, tak? W przypadku klasyfikacji takich wzorców, które są tak na pograniczu klasy Versicolor i Virginica, tak? Ale widzimy już tutaj, że po jakimś czasie symulacji tej sieci neuron Virginica jest aktywowany 13 razy, a Versicolor tylko 10 razy, natomiast Setosa 0 razy. Z tego wynika, że ten wzorzec jest bardziej asocjacyjnie podobny do Virginiki, tak? I w taki sposób można wykorzystywać tą sieć również do klasyfikacji. Ale co więcej, możemy również próbować uzupełnić brakujące dane, jak się okazuje, bo nie tylko patrzymy na neurony klas, ale zauważcie Państwo, że nie podaliśmy wartości dla drugiego atrybutu, leaf width, tak? I okazuje się, że najbardziej aktywnym neuronem, czy neuronami tutaj w tym kontekście był neuron reprezentujący wartość 2,2. Wobec tego to jest ta brakująca wartość, tak, którą się domyśliła sieć, tak, na podstawie zbioru danych uczących. Tak? I mamy tu jeszcze kilka neuronów, które też które były dużo słabiej pobudzone, 5 razy, 4 razy, 5 razy, 8 razy, 5, 5, 5, niektóre 0, tak? Wobec tego widzimy, że najbardziej prawdopodobną wartością jest wartość 2,2. Dobrze, przejdźmy sobie wobec tego dalej i tutaj mamy inną symulację pokazaną. Możemy stosować też wzorce sekwencyjne, to już pokazywałem w przypadku małpki. Tutaj to mamy pokazane na przypadku baśni Grima, tak, na przykładzie trochę dłuższych sekwencji, które i tutaj widzimy jakby te procesy neuronowe nieco z bliższa, tak, jak te neurony się pobudzają, które się łączą ze sobą, tak, no podobnie jak w przypadku tej małpki, tak, tylko no niestety na ekranie jest za mało miejsca na takie duże neurony i one się już czasami nie zdołają poukładać ze względu na strukturę dosyć skomplikowaną, długie zdania, tak, na takim małym ekranie. Dlatego mówię, że tutaj niestety przydałyby się wizualizacje trójwymiarowe, a te dwuwymiarowe no niestety nie zawsze zdają egzaminu, jeżeli mamy do czynienia z dużą ilością neuronów. Ale oczywiście na etapie konstrukcji metod to jest wystarczające i kiedy to działa na takich małych sieciach, to wtedy już możemy bez wizualizacji puszczać to na sieciach większych. Wobec tego taka animacja jest jak naprawdę bardzo istotna z punktu widzenia tworzenia modeli. Przejdźmy wobec tego do omówienia generacji modeli neuronów. Pierwsza generacja neuronów McCullocha-Pitza, które modulują tylko najbardziej fundamentalne mechanizmy sumowania ważonych bodźców wejściowych i funkcje aktywacji progowej, zero-jedynkowa wartość, czyli -1, 1, jak ktoś lubi bardziej takie, pomijając zupełnie kwestie czasu, plastyczności i wielu innych czynników. Te neurony miały coś dobrego w sobie. Miały w sobie to, że właśnie stosowały na wyjściu 0 lub 1, co jest bardziej zgodne z biologią niż to, co widzimy na przykład w neuronach drugiej generacji, które zostały przyjęte po to, żeby właśnie móc reprezentować więcej wartości, żeby móc stosować funkcje, teorię optymalizacji do uczenia sieci neuronowych, czyli backpropagation, która jest dzisiaj no, podstawową metodą uczenia wielu różnych rodzajów sieci, tak? No, później powstały trzecia generacja modeli neuronów, tak zwane neurony impulsowe, które działają w czasie, co jest no, znaczącym postępem i te sieci są coraz bardziej rozwijane i coraz częściej stosowane również do różnych zagadnień inżynierskich, bo pewne algorytmy zostały dopracowane już tutaj w tym zakresie. Również one mają za zadanie sprawdzić, które połączenia pomiędzy neuronami, które są często tworzone w sposób losowy, są najistotniejsze w procesie adaptacji sieci. Natomiast nadal brakuje tutaj tym neuronom takich wbudowanych mechanizmów inteligentnej adaptacji struktury sieci, tak, która by się rozwijała pod kątem danych. Poza tym te sieci uczą się bardzo długo w stosunku do modeli drugiej generacji, stąd bardziej chętnie są wykorzystywane te drugiej generacji, na przykład w sieciach deep learningowych. Celem badań, które prowadzę, jest opracowanie czwartej generacji neuronów, która by definiowała nie tylko proces adaptacji zmian parametrów, wag oraz innych parametrów, które no też często są zaniedbywane w modelowaniu neuronów w procesie uczenia, ale również proces uczenia byłby nierozerwalnie związany z procesem adaptacji struktury sieci. Czyli krótko mówiąc, uczymy, adaptujemy nie tylko wagi połączeń, ale również strukturę sieci, czyli połączeń pomiędzy neuronami i neuronami, czy neuronami i receptorami, modelując zachowania plastyczne zachodzące w biologicznych sieciach nerwowych. Ponadto należy modelować również receptory jako istotny składnik układów nerwowych, które też są często właśnie pomijane, o czym wspominałem już na początku. Wszystkie elementy tych układów winny mieć swoje miejsce w przestrzeni, które w istotny sposób wpływa na ich adaptację i uczenie. Okazuje się, że w biologicznych sieciach neuronowych każdy neuron występuje w pewnej przestrzeni, którą zajmuje i w pewnej bliskości fizycznej do innych neuronów, na które może oddziaływać chemicznie poprzez płyn mózgowo-rdzeniowy. Ten aspekt również bardzo zaniedbany w modelach sztucznych sieci neuronowych. Wobec tego należy też usunąć pewne ograniczenie modelowania struktur neuronowych co do warstwowych układów, bo dzisiaj mamy warstwy wektorów, macierzy i tylko takie praktycznie są rozważane, no, może nie tylko takie, ale głównie takie są rozważane. Natomiast w biologicznych sieciach neuronów trudno jest dopatrzyć się takich no, regularnych struktur warstwowych, aczkolwiek no, pewne podobieństwa oczywiście są i można gdzieś tych warstw się dopatrzyć, ale generalnie jest też wiele ciał neuronowych w naszym mózgu, które w ogóle nie mają struktury warstwowej i są bardzo istotne z punktu widzenia działania naszych organizmów. Wobec tego tutaj no, wymaga to pewnych zmian, tak? Pewnego dostosowania struktury, dodania rekurencji. To nie takiej rekurencji, jaka jest stosowana dzisiaj w rekurencyjnych sieciach neuronowych, LSTM-ach i wszystkich innych podobnych, ponieważ tam tak naprawdę też mamy do czynienia z taką no, ograniczoną rekurencyjnością, którą można zamodelować poprzez rozwinięcie w sieć przepływową w jedną stronę, tak? Zresztą stosuje się właśnie backpropagation over time, tak, czy through time, która no, tak naprawdę działa w jedną stronę tylko, także to jest takie drobne oszustwo, no, nie mamy tutaj pełnej rekurencji na pewno w tym względzie, pewnej dynamiki sieci, tak jak na przykład w sieciach Hopfielda, tak, natomiast sieci Hopfielda niestety się nie rozwijają ze względu na inne kwestie. Potrzebne są nam wobec tego modele bardziej zgodne z naturą i sposobem oddziaływania neuronów na sieci niż to, co mamy obecnie. Stąd zajmuję się tymi niezwykle ciekawymi sprawami i próbujemy również w większym gronie właśnie z profesorem Starzykiem, ale też z innymi doktorantami, osobami, które chcą się włączyć w te badania, modelować pewne rzeczy, które niestety wymagają dużo pracy, ponieważ wymaga to zaimplementowania tych wszystkich modeli, modeli symulacyjnych. Wszystko trzeba robić od zera. Nie mamy tutaj, można powiedzieć, gotowców, tak, które to robią. No i na skutek tego powstało no, oczywiście też kilka dosyć wartościowych publikacji naukowych, na przykład Transactions of Neural Networks and Learning Systems, które no, były notowane według starej punktacji za 45 punktów na 50, tak, z impact faktorem w 2017 roku powstały sieci Luma, które zamiast jednego neuronu wykorzystywały kolumnę neuronów do reprezentacji tego samego po to, żeby kontekst mógł być lepiej zapamiętywany i po to, żeby się pewne obiekty mogły powtarzać blisko siebie w przestrzeni. To już trafiło sobie tutaj do puli według nowej punktacji za 200 punktów z impact faktorem. Powstały kolejne struktury, które wykorzystują czas w procesie nie tylko wagi, ale też czas w procesie przesyłania pomiędzy pewnymi gate'ami. To było pewne rozwinięcie profesora Starzyka, które nawiązywało zresztą do tego, co ja robiłem wcześniej, czyli znowu tutaj widzimy przykład z małpką, tak, który jest pokazany na tych sieciach i to też do tego czasopisma trafiło. No i kolejne inne artykuły, na przykład pokazujące właśnie przekształcenie relacyjnej bazy danych do postaci grafowej struktury sieci neuronów impulsowych, czyli Deep Associative Neural Graphs. Co widzimy tutaj na tym przykładzie, tutaj jest właśnie zamodelowana ta baza danych Mały Szpital, którą tam Państwo widzieli na początku prezentacji i tutaj również, nie wiem, rozpoczynając od grupy krwi, możemy dowiedzieć się bardzo szybko, którzy pacjenci mają tą grupę krwi, jaki jest ich wiek, jak się nazywają, na którym pokoju leżą, które pielęgniarki opiekują się tym pokojem i którzy lekarze leczą tych pacjentów. Wiemy wszystko, można powiedzieć, w czasie stałym, szczególnie jeżeli by te wszystkie elementy, te neurony działały w trybie równoległej, asynchronicznej równoległości. Wobec tego te rozwiązania są bardzo szybkie i pozwalają sobie wyobrazić, jak działa nasz mózg. Dlaczego jesteśmy w stanie wygenerować reakcję naszego organizmu na pewne bodźce wejściowe w ułamkach sekundy. No, i to jest też jakby no bardzo ważne spostrzeżenie. Tutaj mamy jeszcze raz pokazaną tą strukturę sieci, którą pokazywałem wcześniej, tylko na nieco trochę mniejszej ilości wzorców uczących po to, żeby lepiej pokazać, co tutaj się dzieje, dlaczego tak się dzieje i tym podobne, ale ze względu na kończący się czas i prośbę tutaj, żeby skończyć przynajmniej 5 minut wcześniej, przed naszym czasem, może pominę tą prezentację. Wobec tego, jako konkluzję z tej mojej prezentacji, chciałbym podkreślić kwestię skojarzeń w formowaniu wiedzy i formowaniu sztucznej inteligencji. W wyniku prac badawczych w tym projekcie powstało no, 20 kilka publikacji naukowych, z tym duża część właśnie poszła do czasopism z wysokim impact faktorem i wysokiej punktacji. Wobec tego mamy nadzieję, że grant zostanie dobrze oceniony i również otworzy drogę do następnych grantów w przyszłości. To wobec tego tyle z mojej strony. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to oczywiście chętnie udzielę odpowiedzi.